Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Na was bardzo serdecznie, jest tu oczywiście Croxy, ja w dzisiejszym odcinku od 100 zł do kosy, ale pierw, ja się widzę kochany, przypomnę, że takie piękne skiny oczywiście, jak wpłaca z kodem Croxy, są do wygrania. A wupka Chrome Cannon dzisiaj już poszła, gratuluję serdecznie, więc zapraszam oczywiście do wpłacania i próbujcie swojego szczęścia, żeby zgarnąć takie piękne skinki. Wpłacasz 5 dyszek i masz szansę każdego z nich oczywiście zgarnąć. No jak oczywiście uda ci się wygrać, to powiadomienie z takim prezentem oczywiście dostaniesz i oznacza to, że udało ci się wygrać. A my lecimy z naszym challenge'em od 100 zł do kosy. Wpierdzielamy się w bitwę, nie zdążyłem się wpierdzielić, ale mamy tutaj underdoga na 25 zł. O takiej wartości są oczywiście te zaproponowane skrzyneczki, więc zobaczmy jak tam pójdzie. 12 skrzynek jednak kosztuje 2 zł i 10 groszy, no i taką skrzyneczkę z kodem Croxy możecie oczywiście sobie otworzyć. No bo kod Croxy daje ci nie dość, że możliwość wygrania tych pięknych skinów, no to oczywiście skrzyneczkę na start za free i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty, więc kodu możecie używać dowoli i za każdym razem 10% więcej dostaniecie. A robicie to oczywiście logując się z linku zapisu, bądź klikając tutaj magiczny zielony plusik, no i tutaj wpisujcie sobie kod Croxy przez 2x. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, 10% więcej i skrzynka na start za free. Zobaczmy, jak tutaj ta bitwa się dalej potoczy, bo póki co wygrywamy. Całkowity 25 zł, tak tylko przypomnę, w tym momencie no ta przewaga 10 zł na naszym koncie się znajduje. 3 skrzynki do końca zostały. No i zobaczmy, no tutaj nie ukrywam, że ta naklejka za 16 zł bardzo mi pomoże w wygraniu tej bitwy. No tutaj jeszcze naklejka za 7,50. No ja nie widzę innej opcji tak naprawdę niż po prostu wygranie tej bitwy. A w tej bitwie, no myślę, że w granicach 60 zł nawet może być. Zobaczmy jak tutaj z wartością tych naklejek. No jest 56, więc niewiele się pomyliłem, dzięki czemu 132 zł. No pamiętajcie, że tutaj pieniążki muszą się mnożyć, tak? Więc oczywiście, no ja tutaj najlepiej na battlach sobie właśnie te pieniążki mnożę, ale no nie zawsze to wychodzi, tak? Skrzynia Lovely, niech będzie dwa razy, do tego dorzućmy Striking Ninja Case, 42 zł taka bitwa, zobaczmy jak nam pójdzie, zobaczmy czy ktoś dołączy do nas, czy też będziemy musieli wrzucać bota. Wrzucamy bota i samo, no i nie zdążyłem, no tutaj ktoś zdążył do nas dołączyć, więc zobaczmy, dwie skrzyneczki oczywiście, Lovely, no i już pierwsze otwarcie, no to jest niestety 4 zł straty. Zobaczmy dalej, przypomnę, że taka skrzynia 12 zł, no ale ten Glock jeszcze, no naprawdę, no to weź coś z tej ninja rzuć, w ogóle jakby, nie wiem, taki Ikarus spadł z takiej skrzynki, no przecież to by było fenomenalne. No ale niestety 65 zł leci na konto mojego przeciwnika, no i oddalamy się od tego naszego challenge'u. Mamy tutaj bitwę na 54 zł, ja biorę sobie do serca wasze rady, tak? Ktoś pisał, żeby w tych challenge'ach ryzykować i robić właśnie bitwy na 3-4 osoby na właśnie skrzynki i próbować! I 24 zł w tym momencie na moim koncie, zobaczmy jak będzie dalej. Fioletowe skiny dla każdego z nas, 34, 32. No powiem tak, no to będzie naprawdę bitwa zaciekła. 27 zł dla nas i ostatnia skrzynia, która kosztuje 4 zł, 4,20 dokładnie. I bitwa wygrana, stary, 153 zł. No i dziękuję osobie, która napisała ten komentarz, żeby właśnie dołączać na takie bitwy. No powiem wam tak, 189 zł w tym momencie challenge naprawdę wygląda dość realnie. Ale ja mam w serduszku to, co się wydarzyło na ostatnim tego typu challenge, gdzie dołączyłem do jakiejś bitwy za Alina dosłownie i no ta bitwa, no to była po prostu porażka, tak? Dlatego ja dzisiaj nie ufam moim oponentom na stronie i ja tworzę sam bitwę. 27 zł, dorzucam taką skrzynkę i dorzucimy jednego tutaj potwora, jakim będzie skrzynia Dev. I do tego mogę jeszcze tutaj coś dorzucić, no za 3 zł, tak? No, mógłbym sobie odpuścić, ale już niech będzie taka skrzynia, niestety nie jesteś, ale coś takiego jeszcze dorzucimy. Taką skrzyneczkę oczywiście z kodem Croxy możesz sobie otworzyć. I powiem tak, jeżeli tą bitwę wygramy, to wygrywamy kosę. Tak 90% daje na to, ale w tym momencie kawałek dla mojego przeciwnika 32 zł. Bardzo nam to komplikuje tą bitwę, tym bardziej, że tutaj spada jeszcze fosfor za 20 zł, ale zobaczmy, leci teraz skrzynia Duck i tu również dobrze dla nas nie sypie. Skrzynia Summer, weź tutaj sypnij. Nie, to się nie wydarzyło, to się nie wydarzyło, stary. Powiem tak, gościu, który w tym momencie się ze mną bije, powiem,
Powiem tak, no w tym momencie to chyba najlepszy wieczór w jego życiu, stary. Skrzynka za jakieś 20 zł dała mu kosę za 5-600. Powiem tak, Branko, jak oglądasz ten film, gościu, napisz w komentarzu, co w tym momencie czułeś, robiąc to bitwę ze mną. Ja nie mogę, no powiem wam tak, no challenge niestety nieudany, ale mój przeciwnik, co wygrał, to jego.